Okej, będziemy zaczynać. Witam wszystkich. Cieszę się, że zdecydowaliście się poświęcić czas na moją prezentację. Chciałbym wam opowiedzieć o mikroserwisach, o przygodach z nimi. De facto nie będzie to prezentacja techniczna. Nie zobaczycie, chyba w ogóle kodu tutaj nie mam akurat. To za nietechniczną? Ale są to pewne przygody, które przeżyłem, których doświadczyły zespoły inne u mnie w pracy, a które powodują, że mikroserwisy, mimo tego, że są rozwiązaniem często przedstawianym jako coś, co rozwiąże nasze wszystkie problemy, powodują, że tworzą nam się zupełnie nowe problemy, niespotykane nam wcześniej. Nazywam się Maciej Malarz. Wiem, że wyglądam na 18 lat, ale z PHP mam trochę więcej doświadczenia, mianowicie już około 10 mi puknęło ostatnio. Jeżeli ktoś by chciał mnie znaleźć na Twitterze czy GitHubie, można to zrobić pod takim handlem. Jeżeli ktoś chce mnie o coś zapytać, nie ma problemu, czy to na konferencji, czy później przez internet, jak najbardziej nie gryzę, chętnie pomogę, przynajmniej postaram się pomóc, jeżeli będę w stanie. W czasie wolnym zajmuję się doktrynem, konkretniej częścią od MongoDB, ostatnio trochę więcej ORM-em, gdyż tak mnie rzuciła moja obecna praca. Pracuję w Codete. Jestem team leadem, aczkolwiek teraz jest bardziej ważne jest to, że jesteśmy software house'em. Znaczy to, że nie mamy swojego własnego produktu, ale pracujemy z innymi biznesami. Często mamy na przykład 10-15 klientów. Co ciekawe, oni mają różne staki technologiczne, różną wiedzę, różne domeny, zupełnie różne skale, na jakie operują. Daje nam to dość ciekawy przekrój, gdyż możemy zobaczyć, jak działa, nie wiem, fintech, albo jak działa zupełnie inna branża hotelarska, w której akurat się obecnie znajduje. Różne staki technologiczne. Pracujemy nie tylko z własnym kodem, ale również taki, który otrzymamy od kogoś, jeżeli wspieramy coś, co już działa, albo pomagamy innym zespołom coś pisać. Daje nam to dość ciekawe doświadczenie, do zobaczenia, jak inni sobie radzą z problemami, jakich rzeczy my nie powinniśmy robić, jak rzeczy te możemy pomóc w jakiś sposób rozwiązać. Jest to całkiem ciekawe, gdyż nie jest to zajęcie monotonne na pewno, praca z innymi. Jest taka myśl pana Richa Hickneya. Programiści znają dobre strony wszystkiego, ale nie znają wad absolutnie niczego. Jak właśnie mówiłem, często mikroserwisy są nam pokazywane, że Netflix ma mikroserwisy. Mikroserwisy są świetne, rozwiążą wasze problemy, skalowalność, dostępność. Co tylko sobie nie wymyślicie, to właśnie będzie rozwiązanie. Ta prezentacja odnosi się do mikroserwisów, aczkolwiek bardzo łatwo odnieść tą myśl do czegokolwiek innego, co robimy. Jeżeli usłyszymy na przykład coś o kawce na konferencji, często sami na siłę szukamy, jak takiej kawki użyć albo innego jakiegoś serwisu, nie do końca zdając sobie na przykład sprawę z bagażu, jaki to może nieść ze sobą. Więc myślą przewodnią tej prezentacji nie będzie to, że powiedzenie wam, że mikroserwisy są złe, gdyż zastosowane poprawnie i utrzymywane poprawnie naprawdę robią dużo dobrego, ale chciałbym, żebyście po tej prezentacji, zanim zaczniecie coś robić, pomyśleli, czy na pewno jest to coś, z czym chcecie potem żyć przez długi czas. W informatyce chyba nie ma nic bardziej permanentnego niż tymczasowe rozwiązanie. To samo się tyczy wszystkiego, czego chcemy użyć w naszym projekcie. I żebyście patrzyli nie tylko na benefity, jakie przynoszą konkretne rozwiązania, ale również na rzeczy, którymi się trzeba będzie później zająć. Więc mikroserwisy. Kto nie używa mikroserwisów? Okej, mniej niż się spodziewałem. Obecnie. Okej, mniej niż się spodziewałem. Kto żałuje tego, że używa mikroserwisów? A, jest was trochę. Dla reszty mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. Pewnie wiele rzeczy, o których będę mówił, już rozwiązaliście w jakiś sposób. Nie będę wam na pewno podawał żadnego konkretnego rozwiązania, ale anuż coś wyniesiecie ciekawego z tej prezentacji. Żeby patrzeć, skąd się wzięły mikroserwisy, przyjrzymy się, jak tworzyliśmy kiedyś aplikacje. Kiedyś, jak pisaliśmy kod, wszystko się ze sobą przeplatało, było to takie spaghetti, jak to dalej ładnie nazywamy. Nie wiadomo, co robi, nie wiadomo, czemu wyświetlamy w logice biznesowej coś na output. Jeżeli ktoś kiedyś bawił ze starym WordPressem albo ze swoimi starymi frameworkami, tak właśnie to mogło wyglądać. Jest to kod spaghetti, którego nie każdy lubi z nim pracować. Mam nadzieję, że niewiele z nas musi.
Później ludzie doszli do wniosku, że jeżeli zaczniemy od siebie oddzielać to, co robi aplikacja, widok od logiki biznesowej, od requestu, od frameworku, stworzymy bardzo ładną, warstwową aplikację, którą możemy przyrównać na przykład do lasagne. Mamy piękne warstwy, wszystko jest od siebie poddzielane. Jeżeli coś nam przecieknie między warstwami, nic się złego nie stanie, ale wszystko ma swoje miejsce w szeregu w naszej aplikacji. Lasagne, jak właśnie powiedziałem, że nasza aplikacja warstwowa ma warstwy. Nie jest to jedyna rzecz, która ma warstwy. Inną, a właściwie bytem, są ogry. Nie wszyscy lubią ogry. Ogry są często straszne, nie zawsze są przyjazne. Tak samo jak właśnie aplikacje, które są warstwowe, wielkie, często rozlazłe. I właśnie pierwszą taką biznesową jednostką, znaczy firmą, która wzięła za widły i zaczęła walczyć z ogrami, monolitami, jest Netflix. Netflix lata temu wcale nie był platformą streamingową. Oni zaczynali, jeżeli mnie pamięć nie mieli, a na pewno mieli w swojej ofercie wypożyczalnię DVD wysyłkową między innymi. I w roku 2008 ich piękny monolit pieprznął. Z tego co pamiętam, brakowało średnika w jakimś tam miejscu, co spowodowało, że wszystko popłynęło. Próbowali podnieść się przez 3 dni i wtedy właśnie stwierdzili, że monolit nie daje takich gwarancji, jakich oni by chcieli. Czyli jest jeden punkt, w którym coś może pójść nie tak i nagle cały biznes leży i jest, nie można pracować, nie da się z nim operować. Więc zaczęli myśleć nad czymś takim. Czyli są to luźno ze sobą powiązane serwisy, które operują w jakimś bounded kontekście. Żeby było śmieszniej, to kiedy oni zaczynali w 2008 roku myśleć nad mikroserwisami, ten termin jeszcze nie istniał. Mikroserwisy dopiero jako termin, który teraz używamy, powstał w okolicach 2012 roku, a zaczął być używany dopiero 2 lata później, kiedy Martin Fowler napisał notkę albo dwie na ten temat. W Netflixie nad takimi rozwiązaniami pracował Adrian Cockcroft, też całkiem mądry gość, dalej można zobaczyć, poczytać o efektach jego pracy. Więc ideą Netflixa było to, że nie będzie jednej wielkiej aplikacji, która będzie robiła wszystko i pozwoli im wypełniać biznes. Wymyślili, że będzie to wiele niezależnych od siebie serwisów, dzięki którym jeden błąd nie spowoduje tego, że leży cały biznes, ale na przykład tylko jakiś jego jeden wycinek. Tutaj mówię o bounded kontekście. Bounded kontekst jest to jakby pewna granica naszej domeny, w której chcemy operować. Często właśnie monolity mają w sobie, jak dzisiaj Mariusz mówił, 16 bounded kontekstów. Zdarzyło mi się pracować z 30, kiedy właśnie klient zaczął wydzielać te mikroserwisy. Wszystko polega na tym, że idea, z którą domena problemu, którą próbujemy rozwiązać, ma jakieś ograniczenia. Jeżeli na przykład mamy tutaj na przykładzie, będzie to jakiś tam kontekst sprzedaży, w którym mamy na przykład team sprzedażowy z własnym CRM-em, oni mają swoje pojęcie na temat customera, swoje pojęcie na temat okazji, jakie mogą mieć, produktów, jakie sprzedają, to niekoniecznie musi być to samo, co mamy przy customer supporcie na przykład. Gdzie tak, jest klient, to się będzie odnosiło do tego samego klienta w innym kontekście, ale to nie będzie ten sam byt, tak jakby klienta. Czyli bounded context wyznacza nam granice tego, co jest dla naszego rozwiązania interesujące. Czyli na przykład z kontekstu sprzedażowego raczej nie będziemy chcieli wprost pytać kontekstu supportowego o coś. Jeżeli chcemy to zrobić, powinniśmy w jakiś specyficzny sposób, ustalony z góry, podejść do takiego problemu, a na pewno nie pytać wprost ich, słuchaj, czy może ten ma otwarte jakieś tikety. Takie coś, mikroserwisy, możemy przedstawić sobie jako ravioli. Są to piękne, smaczne pierożki. Jeżeli z jednym pierożkiem pójdzie coś nie tak, nic się nie dzieje. Danie dalej może być zaserwowane, może być zjedzone. Ludzie dalej bardzo chętnie będą usiądą do stołu, porozmawiają i spożyją taki produkt. Jeżeli sobie porównamy podejścia, właśnie na bazie takich naszych kuchennych nawet, czy projektowych, to możemy zobaczyć, że lasagne, jeżeli coś nam nie wyjdzie, no to często nie wyjdzie nam cała. Możemy wszystko sobie wziąć i
wyrzucić. Natomiast przy pierogach, jeżeli tak mówimy, jeżeli nie wyjdzie nam coś jednego, dalej danie jest gotowe. To samo się będzie odnosiło do aplikacji. Jeżeli monolit nam padnie, prawdopodobnie padną nam wszystkie gałęzie tego, co robimy. Natomiast jeżeli padnie nam mikroserwis, mamy szansę, że nie będzie nam działał jakiś jeden wycinek naszej aplikacji, ale 95% pozostałej funkcjonalności będzie działało. Na przykład w przypadku Netflixa mogło to być tak, że być może ktoś się nie będzie mógł zalogować, ale ci, co są zalogowani, będą mogli oglądać filmy. Być może coś po drugiej stronie zupełnie, na przykład dystrybutorzy filmów dalej będą mogli uploadować nowe filmy. Czyli tylko pewien wycinek ich biznesu nie działa, ale całość, pozostała całość dalej jest użyteczna, dalej przynosi jakąś wartość, dalej przynosi zysk, dalej widzimy Netflixa, a nie prosimy wróć później, coś poszło nam tragicznie nie tak. Kolejnym punktem, tu już bardziej odnieśmy się do aplikacji, jest to, że monolit musimy zeskalować cały. Może być to kosztowne, może to być trudne, to nie zawsze jest szybki proces zeskalowania nowych serwerów, nowej bazy danych, zreplikowania i tak dalej. Przy mikroserwisach, jako że interesuje nas tylko pewien wycinek funkcjonalności, potrzebujemy zeskalować tylko ten kawałek infrastruktury, który jest nam potrzebny. Na przykład jeżeli używamy 5 różnych typów baz danych, nie musimy wszystkich naraz podnieść, je zreplikować i tak dalej, ale tylko konkretny jeden, na przykład mikroserwis, który ma kontakt tylko z MySQL-em i z Redisem. Czyli na przykład w życiu będzie to, jeżeli oczekujemy wielkiego ruchu dla rejestracji użytkowników, bo właśnie zaczynamy taką kampanię, możemy spokojnie sobie zeskalować tylko mikroserwis odpowiedzialny za rejestrację, nie przejmując się tym, że ten ruch, że będziemy musieli zeskalować inne części aplikacji, których ten ruch nawet nie będzie dotyczył. Czyli możemy łatwiej i szybciej reagować na zmiany, które nam będą zachodziły i łatwiej dostosować się do wzmożonego ruchu, na przykład jakichś spajków, świąt, jeżeli zajmujemy się e-commerce'em. Black Friday na przykład też jest dość intensywnym czasem dla e-commerce'ów, kiedy dobrze jest móc obsłużyć większą ilość requestów. Kolejnym punktem przeciw monolitom jest to, że testowanie zajmuje czas. Wiem, że testy jednostkowe są szybsze, dają nam szybką odpowiedź, co może pójść nie tak. Jednak są pewne projekty, na przykład OpenSky miał taki problem, że akumulowali tyle unit testów, że odpalenie wszystkich i tak zajmowało im pół godziny. Życzę wszystkim, żeby mieli takie problemy w swojej pracy, że testów mają za dużo i zajmuje po prostu pół godziny, żeby odpalić testy end-to-end. Jednak, jeżeli się popatrzymy na mikroserwisy, mamy tylko wycinek funkcjonalności do przetestowania. Czyli jeżeli deployujemy zmianę, która jakoś wpływa na rejestrację użytkowników, prawdopodobnie nie musimy odpalać testów dla panelu administracyjnego. Nawet ta zmiana będzie rozłączna, gdyż nasz panel administracyjny być może nie kontaktuje się we wszystkie sposoby, które taki serwis udostępnia. Czyli testowanie jest szybsze, szybciej dostajemy odpowiedź, czy nasza zmiana psuje coś w całym systemie, czy też nie. Dzięki temu szybciej możemy deployować nowe wersje, naprawiać jakieś swoje błędy, szybciej w ogóle dostajemy odpowiedź, czy to, co robimy, ma sens, czy nie psujemy niczego, co było wcześniej. Tutaj znowu jest problem z deploymentem. Monolit deployujemy cały naraz i niezależne właśnie, czy zmieniliśmy tylko fragment kodu do rejestracji, a panelu administracyjnego nie ruszyliśmy, i tak musi pójść całość. Jeżeli mamy rozbudowany monolit, bardzo często musimy zdeployować różne rzeczy, wyczyścić cache. Deployment już nie jest tylko wrzucenie nowej wersji kodu na serwer. Jest to również jakaś zmiana, migrację w bazach danych, jeżeli musimy zmienić strukturę albo wyczyścić cache, bo właśnie zmieniliśmy coś innego. Tutaj przy mikroserwisach deploymenty są małe, dzięki temu są szybsze, gdyż dalej interakcja zachodzi tylko w pewnym wycinku całości. Tyle tak z punktów technicznych. Ma to też monolit kontra mikroserwisy, mają też jeden ważny punkt psychologiczny dla ludzi. Mianowicie przy monolitach często możemy się czuć jak jakiś trybik w maszynie, gdzie nie mamy jakiegoś wielkiego wpływu na to, co się dzieje. Oczywiście mamy swój zespół, robimy swoje rzeczy, ale dalej jesteśmy częścią czegoś większego, co może być czasem demotywujące. Natomiast przy mikroserwisach jest to nasz kawałek, tak jakby tylko nasz fragment, na którym nasz zespół pracuje. Wszystko jest zależne od nas i od biznesu oczywiście, bo ktoś te wymagania musi dawać, po coś piszemy software, w końcu rozwiązujemy problemy, a kod jest tylko skutkiem ubocznym, jak nam wczoraj Sebastian mówił. Aczkolwiek mamy takie wrażenie, że to, co robimy, jest bardziej nasze.
Bardziej się identyfikujemy z pewnym wycinkiem, który jesteśmy w stanie ogarnąć umysłem, niż z wielkim molochem, gdzie nawet nie wiemy, co się dzieje na drugim końcu takiego systemu. Patrząc się na te porównania, możemy dotrzeć do wniosku, że mikroserwisy jednak są super. To jest właśnie komiks przedstawiający conference effect, czyli właśnie usłyszeliśmy o mikroserwisach, usłyszeliśmy o S6, usłyszeliśmy, że TDD jest absolutnie super. Po konferencji wrócimy do pracy, wchodzimy, otwieramy drzwi, wszystko przepisujemy. To jest właśnie ten efekt, któremu chciałbym prezentacją zapobiec, czyli żebyście przemyśleli wszystkie rzeczy, o których się dowiadujecie, nie rzucili się na nowe rozwiązania, ponieważ brzmią fajnie, ale spróbowali przemyśleć, zrozumieć decyzję, którą chcecie podjąć. Pierwszym takim punktem, który chciałbym podnieść przy mikroserwisach, jest to, że mikroserwisy ze swojego założenia są od siebie niezależne. Tak jak właśnie wcześniej mówiłem, jeżeli coś jednego pójdzie nie tak, reszta dalej powinna działać. To oznacza, że każdy mikroserwis będzie miał swoje serwery, swoje bazy danych, swoje cache, wszystkie swoje inne usługi, które tylko mogą być potrzebne, co powoduje, że rzeczy, instancje serwerów, którymi musimy zarządzać, cały czas nam rosną. Jeżeli tak jak kiedyś pisaliśmy aplikację na jednym serwerze, wszystko było proste, gdyż jeżeli coś pójdzie nie tak, jest tylko jeden serwer do naprawienia, jedna osoba może to spokojnie ogarnąć. Jeżeli szukamy logów, będą na tym serwerze, nie ma najmniejszego problemu. Przy założeniu, że mamy już na przykład 5 mikroserwisów i na 3 pójdzie coś nie tak, jest potrzebna większa ilość osób, żeby to ogarnąć. Jedna osoba, jeżeli naprawi jeden, potem drugi, potem trzeci, zajmuje to zdecydowanie więcej czasu niż powinno i powoduje, że dłużej wszystko nie działa. Więc podchodząc do mikroserwisów, dobrze jest na przykład mieć dedykowany zespół DevOpsów, który będzie zajmował się utrzymaniem infrastruktury, zarządzaniem nią, aktualizacjami. Jest to kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, gdyż no, bez dobrej infrastruktury, co z tego, że możemy się skalować, skoro nie będzie to na przykład możliwe. Jest to tyle istotne, że kiedyś, jak robiliśmy warsztaty z planowania projektów, okazało się, że 2 zespoły na 5 wzięło pod uwagę przy planowaniu, ile projekt zajmie czasu, zwrócenie uwagi na infrastrukturę, czyli każdy 3 zespoły się skupiły tylko na taskach, ile czasu zajmą taski, a nikt nie pomyślał o tym właśnie, żeby zrobić deployment proces, żeby postawić infrastrukturę, żeby jakiś może test zrobić, czy to, co wszystko postawiliśmy, będzie w jakiś sposób działało. Więc jest to rzecz, która jest na pewno warta uwagi, gdyż dostarcza dużo roboty na przyszłość, jeżeli coś pójdzie nie tak. Jeżeli wszystko idzie dobrze, wszyscy się cieszą, nie ma nic ciekawego do roboty, ale w momentach, kiedy coś idzie nie tak, trzeba się jednak wziąć za siebie i naprawiać. Dobrze jest mieć ludzi, którzy się na tym znają, dobrze, jeżeli nie jest to jedna osoba, jeżeli serwerów mamy już na przykład 10. Przy dużą ilości serwerów kolejnym problemem może być monitoring. Mikroserwisy deployujemy oddzielnie. Na przykład jeżeli zdeployujemy sobie customera, wiadomo, nic nie powinno pójść nie tak, gdyż jest to oddzielny byt, wszystkie testy nam przeszły, aczkolwiek jakaś zmiana w mikroserwisie dalej może spowodować efekt motyla. Jeżeli coś nam pójdzie nie tak w jednym miejscu, być może 3 mikroserwisy dalej coś pójdzie nie tak. Nie zadbaliśmy o kompatybilność, nie zadbaliśmy o spójność w jakimś miejscu, coś po prostu nam się rozjechało. Dobrze mieć jedno miejsce, w którym będziemy takie rzeczy widzieć, które nam powiedzą, na przykład nie działa ci ten kawałek serwisu. To może brzmieć trywialnie, ale zdarzało mi się widzieć projekty, które operowały już na skalę globalną, powiedzmy, aczkolwiek tak błaha rzecz, jak to, że nie działa im strona główna w Szwecji, zupełnie im umknęła. Klient się o tym dowiedział przy obiedzie, jak siedzieliśmy 3 godziny później, kiedy to się stało, gdyż akurat monitoring nie był dla tego miejsca dostępny. Więc to jest rzecz, która może brzmieć błaho, aczkolwiek nie chcemy o niej zapomnieć. Tak jak wspominałem, tych serwerów jest więcej, nie możemy każdego z osobna sami ręcznie sprawdzać raz na jakiś czas, czy na pewno wszystko żyje, tryknąć go, żeby coś stało. Chcemy być informowani, kiedy coś idzie nie tak, a nie dowiadywać się o tym sami przez jakiś przypadek. To byłoby o serwerach, aczkolwiek kolejną bardzo interesującą rzeczą będzie monitoring tego, jak nasz biznes działa. Czyli nie będzie nas interesowało tylko to, czy serwery w tym momencie są dostępne, czy API operuje, czy być może nie odrzucamy jakichś połączeń z powodów innych, ale na przykład, czy liczba sprzedaży w danym czasie nam nie spadła z jakiegoś powodu. Być może właśnie spowodowaliśmy efekt motyla, deployując coś do rejestracji użytkowników, spowodowaliśmy błąd w koszyku z jakiegoś powodu i dzięki monitoringowi tego, co się dzieje w systemie, będziemy w stanie to zauważyć.
że wszystkie API działają tak, jak powinny, ale na przykład widzimy spadek sprzedaży, że o tej godzinie normalnie mieliśmy ich 1000, jeżeli nagle ich się robi 100, jest szansa, że coś po drodze nam poszło nie tak, możemy chcieć już szukać. I to jest kolejna informacja, którą dostajemy, że coś idzie nie tak, sprawdź. Bez monitoringu prawdopodobnie tego nigdy nie dowiemy. Być może dzień później, jeżeli mamy jakieś raportowanie wielkie, klient się skapnie, że panowie, coś poszło nie tak wczoraj o godzinie 14, sprawdźcie mi, co to mogło być. Już może być za późno, mogliśmy już część informacji stracić. Jeżeli zobaczymy od razu, że coś idzie nie tak, jesteśmy w znacznie lepszej pozycji, żeby na to zareagować. Kolejną rzeczą, która się wiąże z większą ilością serwerów, jest to, że chcemy w jak najprostszy sposób deployować nasze zmiany. Przy mikroserwisach raczej już nikt nie będzie chciał, mam nadzieję, że już nikt tego nie robi, wrzucać kodu FTP-em, stara, dobra szkoła, która jest, działa, aczkolwiek jeżeli mamy chociażby jeden serwis, który się skaluje, to musielibyśmy taki kod ręcznie wrzucić na 3 serwery. Przy mikroserwisach już raczej chcemy iść do tego, żeby jednym kliknięciem guzika nasza zmiana stała się, żeby wszystkie nowe serwery dostały naszą zmianę, migracje się odpaliły, cache wyczyściły. Nie chcemy ręcznie ingerować w tego typu rzeczy, gdyż zajmuje to więcej czasu i potrzebujemy na przykład znowu czas DevOpsa, żeby nam zrobił taki release. Co też jest ważne, często przy deploymencie myślimy tylko o tym, jak wrzucić nowy kod na serwer. Często, przynajmniej mi na przykład zdarza się widzieć, że nikt nie wziął do końca pod uwagę, co zrobić, żeby jakąś zmianę wycofać. Jeżeli sobie generujemy na przykład migrację w Doctrine, to Doctrine nas prosi, żeby zrobić migrację w górę i migrację w dół. Wszystko jest fajnie, gdyż tę migrację możemy sobie napisać, odkręcimy nasze zmiany, ale rzadko kiedy widzę, żeby ktoś się przejął, jak takie migracje tak naprawdę odpalić. Jasne, będziemy sobie w Jenkinsie, odpalimy naszego joba, zdeployujemy starą wersję, ale może ktoś właśnie zapomni, że migrację trzeba odkręcić dalej. Czyli przy mikroserwisach jest to kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, że nie chcemy rzeczy robić ręcznie, dążymy do pełnej automatyzacji, czy to właśnie release'u, czy to monitoringu, czy de facto wszystkich rzeczy, które zajmują nam za dużo czasu normalnie. Chcemy szybko móc deployować zmiany i szybko zareagować w razie czego na niepowodzenia. Jeśli pamięć nie myli, to Netflix deployuje bodajże kod chyba co 30 sekund w swoich różnych mikroserwisach. Gdyby to mieli robić ręcznie, absolutnie na taką skalę raczej by nie wydolili. Dzięki automatyzacji jest to możliwe, ale jest to kolejna rzecz, na którą trzeba poświęcić czas, żeby odpowiednio ustawić, setupować, zadbać o nią, aktualizować. Dobrze jest mieć do tego kogoś, kto to zrobi, a nie zapomnieć o tym przez tym atak i spóźnić się potem tydzień, bo zapomnieliśmy postawić serwera do Continuous Integration. Rzecz, która może nam się wydawać błaha jako deweloperom, jest to, że infrastruktura tak naprawdę kosztuje. To nie jest tak, że bierzemy sobie 8 EC2 i one są za darmo. Jasne, te koszty, one są w jakiś sposób nikłe, gdyż płacimy za tam czas wykorzystany. Oczywiście nasze serwisy mogą się skalować, czyli jeżeli mamy akurat przestój i nic się nie dzieje, możemy je zeskalować w dół, czyli zapłacimy mniej, ale dalej są pewne miejsca, na przykład tak jak baza danych, która nie może być zeskalowana w dół, jeżeli zajmuje za dużo miejsca, ponieważ te dane historyczne będą dla nas istotne. Jest to problem, który jest często pomijany, gdyż zabrzmi to jak masło maślane, wszystko jest dobrze, kiedy jest dobrze, ale kiedy rzeczy idą nie tak, nagle się okazuje, że przychodzi do nas CTO i mówi, że słuchajcie, rozmawiałem z finansami i musimy ściąć koszty. Co powiecie na to, że wasza aplikacja nie będzie działała cały czas, ale będzie to licytowana instancja na EC2, która w każdej minucie może powiedzieć, hej, hej, zamykamy się za 5 minut. Wrócimy dopiero wtedy, kiedy cena będzie odpowiednia. Może to być za godzinę, może to być za dwie, może to być za dzień. Ale wasza aplikacja nagle przestaje działać. Jest to problem może dość skrajny, aczkolwiek przeżyłem coś takiego. Na szczęście udało nam się powiedzieć CTO, że chcieliście mieć aplikację, która o zadanej godzinie zawsze wysyła maile marketingowe, więc jeżeli odbierzecie nam te instancje w jakikolwiek sposób i one przestaną istnieć, nie spełnimy naszego głównego zadania biznesowego. Aczkolwiek jest to problem, który właśnie tak jak mówiłem, jeżeli jest dobrze, nikt na to nie zwraca uwagi, gdyż pieniądze się na to znajdą, biznes operuje prawidłowo, przynosi zyski, nikomu nie zrobi różnicy $1000 w te czy we w te, jeżeli dobrze pójdzie. Ale jeżeli zacznie brakować tych $500, ktoś się może w końcu do was zwrócić, że zjadacie za dużo zasobów, jak możemy to zminimalizować?
Im więcej takich mikroserwisów, tym więcej pieniędzy trzeba będzie wydać na infrastrukturę, na utrzymanie tego, a jeżeli pieniędzy zacznie brakować, to zaczną się cięcia, na które dobrze jest być może zawczasu pomyśleć, jak to zrobić. Może warto zapytać się biznesu, czy jeżeli będziemy chcieli dostać $1000 miesięcznie więcej na infrastrukturę, czy jest to możliwe. To nie może być tak, że my sobie wymyślimy, że jest Mongo, użyjemy Mongo, tu jest hosting na Mongo, więc nie potrzebujemy tego hostować, ale hosting swoje kosztuje, tu sobie weźmiemy od Amazona kolejną instancję Redisa i jest większy rachunek, ale to nie jest nasz problem, gdyż my tylko piszemy kod, rozwiązujemy wasze problemy, dajcie nam na to pieniądze. To może się bardzo odbić czkawką. Kolejnym problemem, przed którym możemy stanąć przy mikroserwisach, jest to, że ponownie wszystkie mikroserwisy są od siebie niezależne i development lokalny może nam się trochę skomplikować. Kiedyś przy starszych aplikacjach wystarczyło mieć Ubuntu, postawić Apache, być może MySQL-a, jakiegoś Redisa, jeżeli był nam potrzebny i byliśmy w stanie bardzo łatwo dewelopować tą aplikację. Doinstalowywanie nowych rzeczy też nie było straszne. Kiedy mamy od siebie niezależnych 10 mikroserwisów, okazuje się, że potrzebujemy postawić 10 baz danych, potrzebujemy postawić 5 cache'y, 3 jakieś inne jeszcze rzeczy, co już nie jest możliwe. Wdrożenie nowej osoby zajmowałoby na przykład tydzień do projektu, żeby w ogóle napisała pierwszą linijkę kodu, więc musimy się skupić na tym, żeby nowe osoby mogły być szybciej wdrożone w projekt, mogły w ogóle pracować, żeby ktokolwiek chciał pracować z takim projektem. Nam oczywiście z pomocą przyjdzie na przykład Docker. Docker Compose ostatnio jest bardzo wygodny. Na pewno są też inne rzeczy. Aczkolwiek jest to kolejna rzecz, która wymaga od nas czasu, żebyśmy dobrze skonfigurowali środowisko. Przy ostatnim projekcie, przy którym pracowałem, był niby Vagrant, był Docker. Aczkolwiek było to napisane tak na chybcika, wszystko trzymało się za pomocą taśmy klejącej niestety, że postawienie środowiska lokalnego trwało 3 dni. Jeżeli coś się komuś zepsuło, wszyscy akceptowali to, że naprawienie czegoś takiego zajmie nam dzień i przez ten dzień nie będziemy pracować. Aczkolwiek dla deweloperów nie było to przyjemne, gdyż oczywiście możemy powiedzieć, że zepsuło nam się środowisko, nie jesteśmy w stanie pracować, ale to nie znaczy, że możemy deadline przesunąć o kolejny tydzień na przykład, jeżeli mamy sprint jakiś ustalony. Trudniejsze może też być to, że ja jestem dość przyzwyczajony, że logi możemy łatwo znaleźć, albo nie wiem, połączenie się xdebugiem jest proste. Tu dalej, przy Dockerze mamy już wsparcie, PHP Storm czy inne idee na pewno też w jakiś sposób to wspierają, ale są to rzeczy, których też trzeba się nauczyć. Ja osobiście nie wiem, dużo z Dockerem nie mam do czynienia, traktuję go jako czarne pudełko. Trochę tego żałuję, gdyż na pewno umyka mi część wiedzy, jaką powinienem posiadać, aczkolwiek sam myślę, że nie byłbym w stanie czegoś takiego postawić. I dalej bym potrzebował inną osobę, która mi pomoże postawić środowisko lokalne dla N mikroserwisów, żeby to wszystko trzymało się razem, nie rozlatywało się jak właśnie coś sklejone taśmą przeźroczystą i dało się z tym pracować. Gdyż jeżeli nasza codzienna praca będzie mordęgą, na pewno nie będziemy się z niej cieszyć, zaczniemy być zdemotywowani. Jeżeli co chwilę nam się coś będzie wysypywało przez środowisko lokalne, no, nasza produktywność spadnie, radość z pracy również. Nie jest na pewno nic przyjemnego, w czym chcielibyśmy się znaleźć. Znów co idzie za osobnymi rzeczami, są to bazy danych. Tak jak mówiłem, wszystko jest, każdy mikroserwis ma swoją infrastrukturę, swoje jakieś tam zależności, bazy danych, cache'y. I te bazy nie powinny być współdzielone mikroserwisami. O, tak. Tu właśnie mamy szybki schemat, jak mogą wyglądać mikroserwisy, które współdzielą bazy danych. TIE Fightery udają mikroserwisy, a z tyłu jest dalej wielki monolit, wielka gwiazda śmierci, która jest potrzebna, żeby wszystkie akcje wojenne miały jakiś sens. Jest to coś, co mówimy, że nie powinno się stać, aczkolwiek połączona baza danych jest jednym z szybszych sposobów na to, żeby oddzielić od siebie dwa miejsca z logiką, a dalej czytać sobie wygodnie z jednego miejsca. Nie musimy się wtedy przejmować wieloma rzeczami, aczkolwiek to prowadzi też do problemów, że okej, możemy sobie zeskalować dwa nasze mikroserwisy, ale co z tego, skoro naszym bottleneckiem dalej będzie baza danych? Dalej mamy jakieś jedno miejsce, które powoduje, że nasza aplikacja nie jest tak szybka, jakbyśmy tego chcieli. Rzeczą, przy którą na pewno należy zwrócić uwagę, przy tym, kiedy mamy wiele baz danych, są transakcje. Jesteśmy przyzwyczajeni przy pracy z monolitem, że jeżeli coś idzie nie tak, to robimy sobie rollbacka transakcji i nic się złego nie stanie.
Przy mikroserwisach może być sprawa trochę bardziej skomplikowana, gdyż tutaj możemy sobie do jednej transakcji wrzucić kawałek logiki właśnie sprzedażowej, kawałek innej logiki. Natomiast przy mikroserwisach jest szansa, że te logiki wszystkie są w oddzielnych mikroserwisach. Okazuje się, że żeby wykonać jakąś akcję, musimy poinformować jeden mikroserwis, że chcemy coś kupić, dostaniemy zwrotkę. Musimy zagadać do kolejnego mikroserwisu, że coś takiego się stało, on to na przykład zaloguje i powie nam, że jest wszystko OK. Problem rodzi się, co zrobić, jeżeli drugi mikroserwis powie, że nie wyszło mi. Przy transakcji robimy rollbacka, nie ma problemu, wszystko się odkręca, zapominamy o tym, co chcieliśmy zrobić, pokazujemy błąd, wszystko jest dalej w stanie konsystentnym ze sobą, czyli nie straciliśmy spójności danych, gdyż transakcje nam to zapewniają, że nie skomitujemy kawałka, tylko wycofamy sobie wszystko. Natomiast przy mikroserwisach jest szansa, że będziemy musieli powiedzieć pierwszemu mikroserwisowi: przepraszamy, coś nam poszło bardzo nie tak, odkręć to, co zrobiliśmy wcześniej. Prowadzi to do dwóch takich najczęstszych rozwiązań, że właściwie prowadzi to do tego, że musimy pomyśleć przede wszystkim o tym, jak odkręcić coś, co poszło nam nie tak w jednym miejscu, jak również jak zapobiec temu, że możemy doprowadzić nasz system do stanu, kiedy on nie jest spójny. Że na przykład jeden mikroserwis twierdzi, że coś się udało, drugi nie. To może nam się kiedyś odbić czkawką. Takie data issues są chyba jednymi z najtrudniejszych do znalezienia, żeby wymyśleć w ogóle, że coś takiego się stało. Tutaj możemy z tym, jeżeli nam pójdzie coś nie tak, mieć z tym znacznie większe problemy. Z pomocą może nam przyjść saga, o której mówił Mariusz godzinę temu, więc jeżeli byliście, to macie już jakąś ideę, jak z takimi rzeczami walczyć. Ale jest to też dość istotna zmiana mindsetu, który mamy pisząc kod, że musimy wziąć pod uwagę, że coś gdzieś może wiedzieć więcej niż powinno, że nie dowiedziało się, że coś poszło nie tak, a nie odkręciło swoich zmian. Przy bazach danych też często mamy do czynienia z generowaniem raportów. Przy jednej bazie danych jest to w miarę proste, gdyż jeżeli potrzebujemy zrobić joina, robimy joina. Nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli mamy dwie od siebie niezależne bazy danych na dwóch różnych instancjach, a nie daj Boże, jeszcze niech jedna będzie w Mongo, druga będzie w Postgresie, joina nie zrobimy. Tak, nie ma siły niestety na to. Więc może się okazać, że raporty, które chcemy generować, a właściwie które biznes być może chcieć zobaczyć, nie są tak trywialne. Napisanie właśnie query z joinem może nam zająć pół godziny, może godzinę, jeżeli jest to jakieś bardziej skomplikowane wyliczenia, chcemy zrobić i pokazać jakieś agregaty, średnie, cokolwiek innego sobie biznes od nas zażyczy. Przy dwóch rozdzielnych bazach danych to nie jest takie proste, gdyż część informacji wyciągniemy z jednego serwisu, część z drugiego, dalej musimy je albo ręcznie skleić, co nam może zająć więcej czasu, gdyż mamy więcej danych, które musimy obrobić, być może część join by nam odfiltrował, tutaj tego nie możemy zrobić, gdyż nie mamy joina pod ręką. Musimy wziąć pod uwagę to, że źródła są niezależne i generowanie raportów może być bardziej skomplikowane niż było wcześniej. Nie tylko to się tyczy raportów, to się tyczy dowolnych danych, których potrzebujemy z innego mikroserwisu. Przy monolicie po prostu możemy zapytać się innej tabelki, czy innego repozytorium, innego w jakikolwiek sposób byśmy chcieli o informacje. Tu robi się to bardziej skomplikowane. To nie jest też tak, że nie ma jakiegoś złotego rozwiązania, gdyż możemy zrobić trzeci mikroserwis, który będzie agregował dane z dwóch i on będzie odpowiedzialny za generowanie raportów dla klienta, aczkolwiek jest to kolejna rzecz, która nam zajmie czas, którą trzeba będzie zrobić, utrzymać i dbać o nią. Czyli z tego, że mamy dwa mikroserwisy, nagle nam się robi trzeci tylko i wyłącznie po to, żeby móc wygenerować ładne wykresy dla menedżera. Warto o tym pomyśleć, zanim zaczniemy separować wszystko od siebie. Z innej beczki trochę jest performance. Możemy się skalować szybciej, więc teoretycznie wszystko powinno działać szybciej, aczkolwiek mikroserwisy, jak powiedzieliśmy, są od siebie niezależne. Często, żeby one ze sobą mogły rozmawiać, używamy REST-a. Jest to połączenie po HTTP, czyli musimy wysłać żądanie, przyjąć odpowiedź, coś z tym zrobić. Wczoraj Paweł mówił o gRPC, więc jest to kolejna rzecz, którą możemy się komunikować, jest to szybsze, aczkolwiek jest to dalej coś, co nam zajmuje czas.
Jeżeli na przykład popatrzymy się na monolityczne podejście, jeżeli chcemy się skontaktować z innym na przykład kontekstem, weźmiemy sobie serwis, który służy do połączenia, zawołamy metodę, jedyny narzut, jaki mamy, no to dwa wywołania funkcji. Nic wielkiego, będzie to jakieś parę nanosekund, jest to nic strasznego z punktu widzenia szybkości działania aplikacji. Tutaj, jeżeli będziemy chcieli zapytać jakiś mikroserwis o informację, będziemy musieli odczekać jakiś czas na to, aż dostaniemy odpowiedź. Samo żądanie trwa, bootstrap aplikacji po drugiej stronie też może na przykład zająć 100 milisekund. I kiedy wysyłamy takie jedno zapytanie, to może nie być nic strasznego. Dostaniemy stronę 200 milisekund później. Problem zaczyna się dziać, kiedy na jednej stronie potrzebujemy pokazać dane z kilku mikroserwisów. Nagle nam się zacznie pokazywać, że tu czekamy 200 milisekund, tu czekamy 100 milisekund, tu znowu czekamy 50, żeby dostać odpowiedź. I już strona główna nam się zaczyna ładować 2 sekundy zamiast 500 milisekund. Były jakieś badania, że jeżeli użytkownik czeka dłużej właśnie niż 2-3 sekundy czy 5, to weźmie, wyłączy stronę, o tym zapomni. Nie jest to nic, z czym byśmy chcieli mieć do czynienia, więc musimy też pomyśleć o tym, czy nasz rozdział aplikacji na mikroserwisy nie spowoduje tego, że aplikacja zacznie działać wolniej, mimo tego, że obiecujemy klientowi, że będzie lepiej, bardziej wydajna, będzie się skalowała. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli zapytania zdalne. Żeby się o czymś dowiedzieć, musimy wysyłać zapytanie przez API, poczekać na odpowiedź i wtedy dopiero możemy jakoś zareagować. Oczywiście możemy tą odpowiedź skeszować, rozwiązanie jest milion, aczkolwiek warto o tym pomyśleć wcześniej, żeby nie wpaść w jakąś pułapkę. Inną rzeczą, która może być problematyczna, jest to, że jeżeli wysyłamy zapytanie do jakiegoś innego mikroserwisu i ono trwa dłużej niż zakładaliśmy zazwyczaj, tak naprawdę nie wiemy, czy druga strona umarła, czy być może ma jakieś loki, czy z jakiegoś innego powodu nie może przetworzyć naszego żądania. Nie mamy tej informacji. Czasem ponowienie requestu nie jest dobrym pomysłem. Tak wczoraj było przy prezentacji o eventual consistency. Mogłoby to spowodować, że jakaś akcja stanie się dwa razy. Na przykład byłoby to bardzo złym pomysłem zcharżowanie klienta dwa razy za zakupy, które zrobił. Byłaby to raczej dość spora wtopa PR-owa. Więc musimy wziąć pod uwagę to, że coś może iść nie tak po drugiej stronie, my o tym nie będziemy do końca wiedzieć, ani nawet nie wiemy do końca, jak na to zareagować. Nie wiemy, czy coś zajmuje więcej czasu, czy już był timeout i się to nie stanie, czy na przykład dostaliśmy odpowiedź, że tak, jest timeout serwera, ale proces PHP-owy, czy z innego języka, dalej sobie żyje i on w końcu jednak zrobi tą operację, kiedy już być może byśmy chcieli ją ponowić. Inną rzeczą, którą warto się przejąć przy mikroserwisach, jest kompatybilność tak wsteczna, jak i do przodu. BC Promises możemy kojarzyć, nie wiem, Symfony ma dość stricte określone, co mogą zmieniać w kodzie, co jest uznane za coś, co łamie kompatybilność, a co nie. Przy mikroserwisach, jeżeli mamy jeden zespół przy mikroserwisie, też musimy wziąć pod uwagę to, że to, co zrobiliśmy, być może ktoś na tym polega. Mikroserwisy deployujemy od siebie niezależnie. Robienie na przykład skoordynowanych release'ów oczywiście jest możliwe, żebyśmy wypuścili dwie rzeczy naraz, ale to tylko zwiększamy sobie rzeczy, które mogą pójść nie tak. Więc najprostszym rozwiązaniem jest dbanie o to, żeby wypuszczając nową wersję mikroserwisu, wszystko, co do tej pory korzystało z niego, dalej było w stanie to robić, dalej działało. Czyli nie możemy na przykład spowodować tego, że stary request nagle przestanie działać, gdyż może się okazać, że tak, oczywiście logika za tym się mogła zmienić, ale trzy inne mikroserwisy obok dalej wysyłają stary format requestu. Oczywiście możemy wersjonować sobie requesty, możemy wersjonować odpowiedzi, aczkolwiek jest to kolejna rzecz, która nam tutaj zajmie znacznie więcej czasu, gdyż nie możemy zrobić jakiejś zmiany i o niej zapomnieć. Musimy zadbać o to, żeby wszystkie zainteresowane kawałki naszej aplikacji, o których nawet możemy nie wiedzieć, dalej działały. Oczywiście, jeżeli coś później tak, będziemy mieli monitoring, dowiemy się o tym w końcu, aczkolwiek musimy się tym przejąć, musimy poświęcić więcej czasu, żeby na przykład napisać taką warstwę kompatybilności, że tak, oczywiście oczekujemy requestu w nowym formacie, ale jeżeli przyjdzie w starym, dalej musimy go obsłużyć, gdyż jest logika biznesowa, która od tego nam będzie zależała. Ona po drugiej stronie może się zmienić dzisiaj, może się zmienić jutro, ale może się zmienić za pół roku, bo gdyż inny zespół będzie miał znacznie ważniejsze rzeczy do roboty niż przejęcie się tym, że zmieniliśmy format naszych danych.
Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest język programowania, jaki używamy do mikroserwisu i stack technologiczny. Przy monolicie wprowadzenie czegoś nowego niekoniecznie jest łatwe. Na pewno musi być walne zgromadzenie, CTO będzie gadał, że nie możecie dodać Mongo, bo po co nam Mongo? Przy mikroserwisach, jako że wszystko jest od siebie niezależne, bardzo łatwo jest nam wprowadzić nowy język albo nowy fragment architektury, która jest nam potrzebna, gdyż lepiej rozwiązuje ten problem, co właśnie jest samo w sobie jest wartościowe, gdyż są problemy, do których PHP nie został stworzony. Wielowątkowość jest możliwa, aczkolwiek jest bolesna i do pisania, i do życia z nią, więc możemy sobie użyć w takim mikroserwisie Go. Jest to z jednej strony fajna rzecz dla mikroserwisów, z drugiej strony jest to jedna z gorszych rzeczy, jaką sobie możemy zrobić. Byłem kiedyś na takim zebraniu, gdzie właśnie mieliśmy przepisać sobie kawałek naszego mikroserwisu i padło pytanie, czego chcecie użyć? CTO powiedział, użycie Hadoopa. Patrzymy się na niego. Nie, użycie Hadoopa. Czemu nie chcecie Hadoopa? Nie znamy tego, boimy się tego. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to my jesteśmy za to odpowiedzialni, koniec końców. Chciał mnie wyrzucić praktycznie za sprzeciwienie się, że on sobie chciał poeksperymentować, a ja się sprzeciwiam w imieniu zespołu. Aczkolwiek jest to coś, co jest bardzo kuszące. To jest właśnie kolejna rzecz, która może być ułatwiać nam taki conference effect, czyli jesteśmy na PHP CE, usłyszeliśmy o nowej bazie danych, nie wiem, chyba nie mamy takiej prezentacji akurat. Niech będzie, że właśnie usłyszeliśmy, czym jest Mongo, jest NoSQL, NoSQL obiecuje, że rozwiąże wszystkie nasze problemy, używamy MongoDB i jest problem taki, że ktoś to musi potem utrzymać. Okazuje się, żeby zatrudnić nową osobę do pracy nad projektem, ta osoba już nie potrzebuje znać tylko MySQL-a, PHP-a i kawałka cache'a, ale potrzebuje też mieć wiedzę o innych rzeczach, które myśmy użyli. Jasne, mamy frajdę przez tydzień używając nowych rzeczy, ale tak jak wspomniałem na początku, nie ma nic bardziej permanentnego w świecie IT niż tymczasowe rozwiązania. Jeżeli myślicie, że wprowadzicie sobie dla eksperymentu coś i to coś zacznie działać, być może minie bardzo długi czas, zanim ktoś będzie to musiał w końcu przepisać. Miałem też ostatnio osobę, która stwierdziła, że mikroserwisy będą fajne. Z jednego powodu, dlatego, że trochę sobie nie radzili ze starym codebase'em i chcieli kawałek sobie z tego wykroić, co samo w sobie jeszcze nie brzmiało tak strasznie źle. Aczkolwiek drugie zdanie, które powiedziała, było to, że chcemy użyć Haskella. Jest to jakiś pomysł, aczkolwiek później znalezienie człowieka, który będzie pisał i w PHP-ie, i w Haskellu, i jeszcze będzie miał jakieś inne umiejętności, jest znacznie trudniejsze. Więc odłóżcie, bardzo proszę, swoje zachcianki tymczasowe i pomyślcie o tym, czy za pół roku dalej będziecie chcieli pracować z jakąś technologią, czy jeżeli wy odejdziecie z zespołu, nie wiem, przeniesiecie się do innej części firmy, zmienicie pracę, czy cokolwiek innego, czy to, co zbudowaliście, ktoś będzie w stanie utrzymać, czy być może będziecie taką osobą, o której się nie mówi za dobrze za jej plecami, gdyż kiedyś podjęła taką decyzję, a nie inną. Ułatwia też to życie wam, gdyż nie musicie borykać się z nowymi problemami. Tak jak właśnie wspomniałem, jak nam chcieli sprzedać Hadoopa, to okej, możemy przeczytać książkę o Hadoopie, nie ma problemu. To zajmie nam, nie wiem, 2 dni, żeby zrozumieć, jak tego użyć. Ale jeżeli coś pójdzie nie tak, jest to na przykład tydzień roboty, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę zepsuliśmy, gdzie koncepcyjnie coś nam poszło nie tak. Na przykład przy relacyjnych bazach danych możemy wpaść w deadlocki. Jasne, jest obietnica, że baza danych nam to pomoże rozwiązać, ale są sytuacje, kiedy sami musimy jakoś ubić jakąś transakcję ręcznie, na przykład, żeby odblokować dalszy ciąg działania aplikacji. Morał z tego wszystkiego jest taki, że mikroserwisy, jak mówiłem, mogą być dobre, mogą rozwiązać problemy, ale mają pewien próg wejścia, o którym chciałbym, żebyście pamiętali i chciałbym, żebyście też to odnieśli do innych rzeczy, które robicie, które próbujecie zrobić, że wszystko, co jest, ma nie tylko swoje plusy, ma też swoje minusy. Być może właśnie trzeba spełnić jakieś wcześniej wymagania. Tak samo jak wspomniałem o tym, że dobrze jest mieć zespół DevOpsów prawdopodobnie, który nam utrzyma, pomoże utrzymać infrastrukturę, pomoże rozwiązać jakieś problemy, z którymi my nie chcemy mieć za bardzo do czynienia. I wszystko właśnie sprowadza się do tego, żeby przemyśleć 2 razy decyzję, którą chcemy podjąć. Jako taki
może nie punchline, ale na przykład Amazon, zanim zaczął myśleć o mikroserwisach, mieli 7800 pracowników i 3 miliardy w sprzedaży. Zanim doszli do wniosku, że ich monolit już przestaje być na tyle skalowalny, żeby z tym pracować. Możemy to wziąć pod rozwagę tak, że jesteśmy w stanie wiele wycisnąć z monolitu, musimy się tylko trochę bardziej postarać. Rzucenie się na coś, co używają duże rzeczy na mniejszą skalę, niekoniecznie jest tym, co chcemy zrobić. Jest to coś, co nas może w końcu ugryźć, zaboleć. I pomyślmy o przyszłym ja. Taką właśnie notkę. Dear future me, please don't. Or think twice, at least. I dziękuję.